Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na moim serwerze Minecraft. Mam swój własny serwer w Minecraft, jak o tym nie wiesz, to wbijaj, serdecznie ci zapraszam, kidowice.pl. Nie jest to tylko mój serwer, jest to również serwer Dawida, ale pasował mi do narracji, żeby powiedzieć, że jest mój. Nieważne. W każdym razie, dzisiaj zagramy sobie na tym serwerze nie bez powodu, ponieważ powstał tam, znaczy powstał, został dodany tam nowy tryb. Chociaż można powiedzieć, że powstał, bo trochę ludzi nad nim pracowało, ale jest nowy tryb, który nazywa się Sky Gen. Nie mam pojęcia, na czym polega ten tryb. Przyznam wam szczerze, że jak ja byłem w waszym wieku i grałem na serwerach, nie było takich trybów. Więc dzisiaj sobie przetestujemy ten tryb, zobaczymy, na czym on w ogóle polega. Bo ja przyznam szczerze, że totalnie nie mam pojęcia. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Ja ściągam te okulary, bo nic nie widzę. Jestem, widzowie, na Skygenie, czyli na trybie, na którym, tak jak powiedziałem, dalej nie mam pojęcia żadnego, jak się na nim gra. Ale musimy ogarnąć, co tutaj mamy w ogóle. Więc tak, mamy skrzynia AWK, jakieś tutaj strefa AWK, więc to jest wiadomo, co mamy. Tutaj nie wiem, co tu będzie, prawdopodobnie jakaś topka, ale jeszcze się pewnie topka jakaś nie wyklarowała. Mamy wymiana bloków na złoto, wymiana bloków na kitcoiny, dobra. O, ale miałem laga. Przydatne przedmioty. Co my możemy tutaj zrobić? Dobra, za złoto możemy sobie zdobyć elytra, jakieś jabłka. Okej, czyli rozumiem, że będzie nam to potrzebne. Wymiana... czego? Genobustów? Genobustów. Genboostów. Nie wiem, co to są te genboosty totalnie, więc będę musiał się dowiedzieć. Sklep serwerowy, rynek pomiędzy graczami, okej, i tutaj już byliśmy. Dobra, ulepszanie postaci, dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Siła, okej, czyli ja mogę tutaj zwiększać swoje parametry. Fajne, fajne. Boję się, widzowie, dlaczego ty nie wiesz, o co chodzi w tym trybie, skoro to jest twój serwer? Dlatego, widzowie, ponieważ nie ja jestem administratorem tego serwera pod względem technicznym. Ja nie znam się na tych trybach. Ja nie wiem, jak stworzyć serwer w Minecraft. Ja wiem, jak nagrywać na YouTube. A osoby, które znają się na tworzeniu serwerów, tworzą właśnie ten serwer, więc... ale mi jest gorąco. Więc krótko mówiąc, ja nie mam zielonego pojęcia o co chodzi w tych trybach, nie wiem, jak się na nich gra, ale po to są stworzone na tym serwerze, żebym ja mógł się również nauczyć, więc ja oczywiście się chcę nauczyć. W pierwszej kolejności weźmiemy sobie jakieś kluczyki do megaboxa, bo nie mam totalnie nic. Dobra, widzowie, mam 5 megaboxów, zobaczymy, co z nich może mi wylecieć, co by... Dobra, okej. Sporo tych kitcoinów, nie wiem, czy ja aż ty... Co? Ile ja mam tych hitcoinów? Dlaczego ja tu w ogóle nie mam grafiki tych hitcoinów? Ej, dobra, same hitcoiny z tego mi lecą. Co jest? Co to ma być w ogóle? Że ja mam cały... No nie gadaj, że ja nawet do enderchesta nie mogę? Aha, dobra, mogę, enderchest numer 1. Okej, bo tu jest tak dużo enderchestów. Ty, bo ktoś mi... Aha, zabrali mi moje kitcoiny, no to fajnie, zostałem okradziony. Ej, dobra, ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, co ja mogę kupić za te kitcoiny. Możesz je zdobyć poprzez odbieranie odpowiedniego kita, otworzenie skrzynki lub poprzez wymianę surowców. Okej, kitcoin, który otrzymasz właśnie w swoim ekwipunku, to przedmiot pozwalający tobie na zakupienie przedmiotów potrzebnych do tworzenia setów z poszczególnych wysp. Okej, czyli ja krótko mówiąc za te kitcoiny mogę tutaj bardzo dużo kupić. Fajnie, zobaczmy, co my... Czy ja mogę wejść... A, nie mogę, tak, po prostu. No, chciałem po prostu zobaczyć, czy ja mogę zobaczyć, co z tego normalnie leci. Nie posiadam klucza. No nie posiadam, no niestety. Ej, dobra, ja się muszę dowiedzieć, o co chodzi w tym trybie. W tym celu, widzowie, wejdę sobie na Discorda naszego, prawda, z Kidowic, czyli kidowice.pl. Serdecznie zapraszam na tego Discorda. Wbijam se na Max 2 i zobaczymy, czy ktoś tu do mnie przyjdzie, czy nie. O! Dzień dobry. Siema. Siema, Juniorksu, witam cię bardzo serdecznie. Słuchaj, przychodzę tutaj, czekałem, aż coś do mnie przyjdzie, właśnie byłem ciekaw, ale jesteś pierwszy, możesz pozdrowić odcinek, bo się nagrywa teraz. O, siema, pozdrawiam. Słuchaj, szukam osoby, która wie, na czym polega tryb Skygen. Chyba taką osobą jestem. Tak, umiesz ogarnąć ten tryb? Dobra. Słuchaj, ja powiem szczerze, nigdy w życiu nie grałem na Skygenie, potrzebuję osoby, która mi powie, o co chodzi w tym, w tym trybie i co jest tutaj ważne, o co chodzi, jakie są zasady. Tak naprawdę to ja na Kidowicach pierwszy raz zagrałem, ale coś tam rozumiem. No dobra, no to powiedz po prostu, co ci się udało dowiedzieć, bo ja wiem mniej niż ty na pewno, nie? Chwila, tylko wejdę na Skygena. Dobra, czekam tu na ciebie w takim razie. No, tutaj są generatory, tutaj wylatuje... tutaj blok Sonika. Bloki Sonika, jak macie 64, to są utwardzone bloki Sonika. Okej. I te... Czekaj, bo ja mam zwykły blok a, czyli jak mi się automatycznie uzbiera 64, to się zamienią w utwardzony. Tak. I na co mi to jest potrzebne? Tutaj masz NPC, tak klikasz sobie i tutaj możesz kupować set. Okej, i czekaj, i zwykły, a tu jest utwardzony, okej, rozumiem, i z... a nie, a to mogę za zwykły, a za utwardzony co ja mogę kupić? A, tu później ulepszone. Za utwardzony masz dalej, ulepszone sety. Dobra, i co to mi daje? To mi daje pancerz, życie, czy ja to tracę jak zginę? Nie. Okej, no to git, to w sumie dobrze. Jak uzbierasz już całego seta Sonika 5 na 5, to możesz iść dalej na seta SpongeBoba.
A, bo tu po prostu pójdę dalej i tam, a jak przekroczę tą linię czerwoną, rozumiem, że każdy może mnie sklepać i pobić i wyrzucić, prawda, za burtę. Tak, ale tylko osoby, które mają tyle samo czasu przegranego, co ty. Aha, czyli... Jo, jak to jest połączone! Ja po prostu, ja nie wiem, ponieważ mimo tego, że to jest mój serwer, to ja nie jestem jakby technicznym tutaj ten i ja nie, nigdy nie grałem na tym trybie. Więc tutaj, prawda, technicy stworzyli ten tryb, ale ja nie wiem, dobra, ja nic nie widzę, bo wszyscy obok mnie latają. No dobra, czyli krótko mówiąc, osoby, które grają tyle co ja, a jak to jest liczone? To jest tyle, liczone czasem? A widzę. Czasem, tak. Bo tam po prawej stronie jest czas. Widzę. No to kurczę, to... jest taka ochrona dla nowych graczy, że jak ktoś już tutaj długo gra i ma wystakowane itemy, to nowi gracze mogą normalnie sobie zbierać. Dobra, a najważniejsze pytanie. Jaką ja mam korzyść z tego, że kogoś naklepię za tą czerwoną linią? Dostajesz tak jakby punkty i bijasz sobie topę. Okej, czyli po prostu opłaca się bić. I to jest bardzo długie, bo później rozumiem, że po SpongeBobie jest kolejny jakiś secik od kogoś innego, tak? Tak, tam chyba jest do seta misia. Dobra, czekaj, ja sobie zrobię tak, włączę sobie flya po prostu może, żeby przelecieć się nad tym i zobaczyć, jak to tu wygląda. Mamy tak, najpierw jest SpongeBob, później mamy jakiś Rexio tu jest później, widzę. To będę miał skiny Rexia? W sensie jakąś tutaj go ten? Nie. No taką głupkę będziesz miał. Okej, czyli tutaj też jest później, tak, widzę, że jest Rexio, okej. Później polecę dalej mamy jakiegoś lwa, czy co to jest chyba? Coś takiego, chyba dobra, później... Jaki minionek wielki, dobra, ej, mega fajne. Później mamy minionka i... później Patryk. I kończy się na pandzie, czy to idzie dalej? A nie idzie dalej. Jeszcze tam jest miś chyba. Jeszcze jest Shrek, później są jakieś pszczoły. Jest później ten Olaf z Krainy Lodu, ten bałwan. Mega. Dobra, mega długie to jest, no naprawdę. I kończy się to, o, i kończy się to za tym bałwanem. Na misiu, faktycznie. Misie no z ostatecznym levelem. Ja tutaj chyba jakieś 5 minut siedziałem, żeby dojść do końca, bo zawsze ktoś mnie zabijał. Okej. No dobra, czyli krótko mówiąc, wiem już mniej więcej, o co chodzi. Trzeba po prostu zbierać bloki, zabijać ludzi, z tych generatorów zbierać bloki, okej. Czyli tak naprawdę jedyne, co teraz muszę robić, i tak naprawdę z tego wynika, że za wiele nie ponagrywam, bo ja powinienem stać na generatorze i czekać, aż mi bloki się zbierają, nie? No tak, to byś musiał cięcia zrobić, żeby cokolwiek robić. Ja nie mam niestety czasu, bo jutro wyjeżdżam znowu. Ale dobra, no to coś spróbuję, najwyżej mnie będą wszyscy bić normalnie po głowie. Ale dobra, dzięki wielkie za wytłumaczenie, bo potrzebowałem właśnie kogoś, kto mniej więcej ogarnia ten tryb. Dobra, no to lecę w takim razie próbować i nie mów kolegom, że będę teraz grał, bo będą mnie fokusować. Okej. Dobra, dzięki wielkie, trzymaj się, na razie. Dobra widzowie, mamy wytłumaczone, wiemy, o co chodzi w tym trybie, to jest najważniejsze, wyjaśnił mi juniorek, bardzo oczywiście za to serdecznie dziękuję, czyli wychodzi na to, że ja w tym momencie powinienem stać w tym miejscu i po prostu zbierać na generatorze bloki Sonika. Zajmie mi to sporo czasu, dlatego widzowie, mogę to uszukać w sumie, ale nie wiem, czy mi to wybaczycie. I powiem wam tak, ja chciałbym to oszukać, bo to chodzi tylko i wyłącznie o mój czas. Na zasadzie, że ja mogę... O, to się szybko zbiera, to nic nie będę oszukiwał w takim razie, jak... chcę z tobą handlować, jakaś Lena chce z tobą handlować, dobra, akceptuj. Zobaczę w takim razie, niegotowy... Dzięki! I co, dostanę to? Co ja dostałem od jakiegoś utwardzony blok SpongeBoba? Ej, dobra, dzięki wielkie! Dzięki wielkie Lena za pomoc! Ej, dobra, ej, bo potrzebuję bloki Sonika. Da ktoś? O, dobra, ej, jak tak, to dawajcie trade. Dobra, i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał mi dać bloki Sonika. Zobaczymy, czy ktoś mi pomoże. Ej, bo to jest w sumie dobry sposób, bo stoję sobie teraz na... O, jest ktoś. Zip, okej. Dobra. Z wami widzami, co wy musicie tu grać po 10 godzin, a ja... A, tak o. Ej, mam se za darmo. Ej, dobra. Dzięki wielkie. Dobra, mam już głowę Sonika. Sonik. Dobra, uwaga, czy jest ktoś kolejny? Ej, patrzcie, ja teraz sekundę będę miał. Secik duży. Dobra, o. Yo, dobra, ja dostaję kratę SpongeBoba. Co jest grane? Dobra, ja to speedrunuję w dzisiejszym odcinku. Kocham ten tryb. Dobra, kolejne. Zobaczymy, co ktoś mi da. Zobaczymy. Dobra, co ja dostaję? Utwardzony blok Simby.
utwardzony... A nie, to jest... A też jest utwardzony, dobra. Dobra, to co ja tu dostaję? Dobra, ej, widzowie, wy jesteście cudowni. Cudowni. Dobra, ej, dzięki wielkie, wielkie. Dostałem więcej niż chciałem. Lecę grać. Ej, dziękuję. Dobra, ej, dobra, co my mamy teraz? Patrzcie to. Dobra, to bierzemy w takim razie głowę Sonika, bierzemy klatę. Mamy całą klatę SpongeBoba tak naprawdę. Spodnie, buty, dobra, git, to... Dobra, w takim razie słuchajcie. Odkładamy to do Ender Chesta. Ja nie dam się tak nabrać, bo ja na pewno coś stracę. Jedyne co, to mi teraz się zastanawiam, bo ja bym... Ty, to mogę... A, bo to jest rynek, to mogę to kupić od innych. Okej, okay, ale nie chcę tego na razie. Ja bym chciał wymiana tutaj, czy ja mogę kupić gen... No, ja nie chcę gen boostów żadnych na razie. Ja chciałbym... czy ja mogę mieć jakiś miecz na przykład? Dobra, czekajcie, to się u tego Sonika wymieniało. Czekajcie. Sprawdźmy tego Sonika. Halo, Sonik, dawaj, co ty tutaj masz? Ej, dobra, ale ja nie mam się czym bić. Ja nie mam... Czym się tu biję z ludźmi? A, tu jest, patrz. Za czerwoną linią jest większe, więc pamiętaj, że możesz korzystać z warp, aby teleportować się w różne miejsca. Uwaga, na tym trybie nie tracisz przedmiotów. Okej, okay, czyli bardzo dobrze, że nie tracę przedmiotów, tylko bardziej mnie zastanawia, czy mnie mam bić, bo ja nie mam żadnego miecza. Dobra, ej, czy... da ktoś? Miecz! Jeszcze! Dobra, to jest... Ja jestem tak... Ja przepraszam, że ja tak proszę o to, nie? Ale jakby... No, ale ja nie mam... O, jest. Zim mi chce dać. Zim mi tam coś dał ciekawego. Więc... Broń Sonika! O! Ej, dobra, to tam... Dobra, no to tam jest... Dobra, ja nie wiedziałem, że lampą się bije tutaj, nie? Ja myślałem... Dobra, dzięka! Dzięki! Dobra, to kurczę, no to ja... To ja mogłem to kupić! Dobra, czekajcie, weźmy sobie zwykły, utwardzony blok Sonika. I teraz szybko pójdźmy tutaj do tego Sonika i zobaczmy, co my tu możemy najlepszego kupić. Czy to jest najlepsze, co ja mam? Broń Sonika i to jest jaki? Poziom 3 na 5, dobra, a zobaczmy na ostatni poziom. Aha, potrzebujemy, dobra, mamy 3 na 5. Czyli teraz 4, a to 3 na 5 plus 16. A, nie stać mnie, no dobra. Trudno. Dobra, to w takim razie odkład... A nie muszę tego odkładać, bo przecież ja nic nie tracę. Dobra, okej, teraz mnie będą bić. Na pewno będzie mnie ktoś bić. Więc lecimy w takim razie. O co chodzi? Musimy pójść na drugi koniec się dostać. O, musimy zbierać te rzeczy i teraz będą mnie ładować, ta? A, Imlizak, dobra, Imlizak nie może się ze mną bić. Ten gra zbyt mały, duży czas spędzony na serwerze. Dobra, czyli ogólnie nie mogę się z nikim, nikt nie może mnie bić. Ła! Bijemy się! Nie mogę bić! Dlaczego nie mogę ich bić? Ja za krótko gram na tym serwerze i nie mogę się z nimi bić. Dobra, ej, ale to w takim razie, czy ja w takim razie... O, czekajcie, muszę jedną rzecz sprawdzić. Zajdźmy do SpongeBoba i zobaczmy... O, jest SpongeBob i teraz tak. Okej, okay, czyli ja... A nie, ja potrzebuję cały set Sonika po to, żeby pójść dalej. Okej, okay. Czyli jak ja mam teraz... Dobra, ja mam set SpongeBoba, ty kurde, przestańcie ze mną. To ja tylko broń muszę ulepszyć tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o... Ty, ja nie dostałem żadnej broni od tych widzów w tym... W... O! Może się ktoś ze mną bić! Jesteś bity! Lecisz na dół! Dobra, git. Czy dostałem jakieś punkciki? Tak jest! Teraz muszę w drugą stronę, bo mi się kabel obkręcił wokół mnie. Dobra, git. Lecimy w takim razie. O! Kolejny! Kolejny, z którym mogę się bić. Który to jest? Który to jest? Kurde, walę was na dziurę. Iść. Dobra, zabiłem, zyskałeś, dobra, zabiłem Zipa. Zip mi dał ten, jakby co, jak to się nazywa, dał mi... Z kim ja się mogę tu bić? Tego mogę. Dobra, jaki tu jest młyn, dobra, gdybym ja nie dostał tych itemów, to już bym 10 razy umarł, nie? Dzięki wy, jest, Juniorksu! Leżysz, kwiczysz, tu kolejny, leżysz, spadasz na dół, Pawełek! Lecisz tu. Dobra, lecisz, Pawełek, dostajesz ode mnie. Nie odpuszczę ci, Pawełek. O nie, nie jest tego, to jest oszukiwanie. Ja nie mam takich rzeczy, bo zostawiłem w skrzynce. Ale dostałem od widza, dobra. Leżysz, kwiczysz. Punkty rankingowe nie zostały przyznane chyba. A! O kurde, haha, flaja.
Nie, dobra, spadnę, ktoś mnie zrzucił, okej? Okay? Nie będę już oczekiwać, aż tak po prostu ktoś mnie zrzucił. No ale muszę sobie tego flya wyłączyć, bo zapomniałem, że go mam. Dobra, okej, okay, wyłączony fly. I teraz tak, dobra, spróbujmy zebrać trochę tych bloków Sonika, tak żeby mieć tam utwardzony, bo ja potrzebowałem go do czegoś. Więc stańmy sobie tutaj i szybko sobie zbierzmy co nieco, bo mamy tak, zwykły blok. Dobra, ej, to mi niepotrzebny jest ten ender chest. Mam gdzieś tego ender chesta. Skoro ja nie tracę tych rzeczy, to ja to wszystko chcę mieć w jakimś punku w takim razie. To... No dawaj mi te złote jabłka, halo! Halo! Dobra, no i zostałem skamowany w tej grze na złote jabłka. Nie mogę mieć złotych jabłek, to jest najważniejsza rzecz dla mnie. Dobra, tak i teraz, okej, okay, zróbmy sobie tak. Segregacja, pamiętajcie, segregacja jest najważniejsza. Dobra, mamy... Ile mamy? Utwardzony blok Simbi! Co? Że co? Dobra, no to git. Tylko, wiecie co, ja chyba powinienem mieć jakieś... Tekstur... Dobra, nie ma żadnej takiej komendy. Bo mam wrażenie, że ja na pewno powinienem się bić lampą, czy ja nie powinienem mieć jakiegoś miecza, czy coś tego typu. Nie wiem, dobra, trudno, nieważne. Zróbmy tak, dawaj ten Sonic i zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Co ja mam uzbierane? Tego mam ten, dobra, czyli, no nie no, potrzebuję więcej bloków. No tego potrzebuję więcej bloków, ty, no dajcie mi, tutaj stanę se. I co, dostaję? Dostaję, dobra, musimy trochę tego uzbierać, bo ja potrzebuję... Ty, no, ale to mi się tak szybko nie uzbiera. Ty, ja mam, ja jestem, kurde, SpongeBobem, ja siedzę nad tym, bo ja nie mam ulepszonej... A mam broń SpongeBoba! Na poziomie drugim! Dobra, wychodzimy stąd. Lecimy. Lecimy się bić z następnymi ziomeczkami. Ej, dobra, podoba mi się ten tryb, Skygen jest super. Mało na nim grałem, w sensie, no bo teraz w sumie to jest wszystko, co ja gram w moim życiu, już więcej nie grałem niż to, co tutaj. Ale, ale w sensie nigdy wcześniej chciałem powiedzieć, że w to nie grałem, a naprawdę podoba mi się, nie? Więc git. Dobra, lecimy tu, słyszałem, że za mną ktoś się bije. Dobra, dawajcie... Juniorksu! Dobra, sojusz. Będziemy mieli sojusz, bo mi wytłumaczyłeś, o co chodzi w tej grze. Dzięki, Juniorksu! A wy co się gapicie, ty? Tego nie mogę bić, tego też nie mogę bić. No dobra, to jest niesprawiedliwe. Ale Juniorksu, nie będę go bił, bo on dla mnie dużo zrobił dzisiaj. Dobra, Reksio. Dobra, nie mogę się z nikim bić, naprawdę? O, Juniorksu mogę tylko bić, a z Juniorksem nie ma sensu, bo on też mówi, że, kurczę, on więcej wiedział o tym trybie, on nic nie ma. Dobra, mamy tą broń SpongeBoba, ciekawą, ale powiem wam tak, tutaj trzeba porobić naprawdę jakieś ciekawe tyle turnieje. Ja wiecie, co potrzebuję? Ja potrzebuję być na tym trybie, troszkę posiedzieć, tak żeby zrozumieć, o co w nim chodzi, żebym po prostu też nabrał na tyle duży level, żeby mógł się bić z wszystkimi, bo jak ja tak nie mogę bić się z wszystkimi, to... O, przepraszam, Juniorksu, znowu dostałeś ciosa. To po prostu, jak się nie mogę bić z wszystkimi, no to trochę lipa, nie? Dobra, zbieram bloki Reksia, ale ja już mam bloki Simby. I to jeszcze jakie? Ale dobra, ja muszę iść po kolei. Czyli ja muszę cały... Ale dobra, ja muszę to ulepszyć. Dobra, idziemy na tego. Idziemy na... Jak to się nazywa? Na SpongeBoba. I musimy ulepszyć cały set SpongeBobowy. Co jest grane? Czemu ja mam flya dalej? Co jest grane? Tak powinno być? Fly. Nie zrzucajcie mnie. Bo wpisywałem komendę. To oszukuje. Ale ja nie mogę wyłączyć tego flya, wyłączałem go! Nie możesz wykonać tej czynności, bo jest anti-logout. No dobra, to czekajcie, dobra, spokojnie. Wrócę ze... Dobra, spadnę już. Spadnę, niech wam będzie. Czy ja mam teraz flya? Nie mam teraz flya i dobrze. Nie chcę mieć tego flya, widzowie. To nie jest tak, że ja oszukuję, tylko po prostu miałem włączonego flya i nie mogłem go włączyć, nie wiem dlaczego. Teraz już go nie mam. Teraz już dwa razy spację klikam i nie mogę lecieć, więc git. Dobra, lecimy sobie ulepszyć tego SpongeBoba, w sensie... To nie, to jest generator, czekaj, tu jest SpongeBob. Dobra, podejdźmy do niego i teraz tak. Ja mam na poziomie którym? Dobra, ściągnijmy sobie to wszystko. Poziom trzeci, dobra. I poziom drugi. Dobra, czekajcie, bo ja muszę mieć to obok siebie. Tu. A nie, mam wszystko na... Dobra, tu. Mam na... No, nie bijcie mnie! Ja potrzebuję teraz tutaj... Ja nie chcę się bić! Dobra, jesteście, kurde... Nie będę grał, bo mnie wszyscy biją.